kontekście tego, co pan poseł mówił przed chwilą, a mianowicie funkcjonowania państwa, lockdownu, otwierania i zamykania kolejnych branż, to ten wątek teraz przede wszystkim nasz kolejny gość, Jacek Dibois, adwokat. Dzień dobry, panie mecenasie. Kilkudziesięciu przedsiębiorców, na początek z branży turystycznej, postanowiło złożyć pierwszy pozew zbiorowy przeciwko państwu, no bo przedsiębiorcy mówią, państwo twierdzi, że nam coś daje, nawet jeżeli coś dostajemy, to te pieniądze tak naprawdę na nic nam nie wystarczą i my mamy zamiar się otwierać, no i przy okazji pozwać państwo, bo chcemy dostać odszkodowanie. To znaczy, ja bym powiedział nie kilkudziesięciu, tylko kilkuset, dlatego, bo ta inicjatywa próby porozumienia się z rządem, żeby rząd pomógł turystyce, zaczęła się w czerwcu. I wtedy w imieniu kilkuset przedsiębiorców złożyliśmy pisma z prośbą o pomoc ze strony rządu. No i niestety rząd absolutnie nie zareagował. Tam były próby rozmowy, próby rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, który chciał pośredniczyć. Rząd się odwrócił. Typowy struś, który chowa głowę w piasek, zniknął. No i po kilku miesiącach takich prób nawiązania kontaktu ci przedsiębiorcy się zdecydowali, natomiast ostatecznie ten pozew pierwszy grupowy podpisało 40 chyba 4 osoby z tego prostego powodu, że rząd doprowadził tych ludzi do tak trudnej sytuacji ekonomicznej, braku jakichkolwiek środków, że nawet wpłacenie wpisu sądowego stało się problemem. No ale istota pozwu grupowego polega na tym, że w momencie, kiedy on zostaje złożony, sąd dopuszcza, żeby do niego przystąpili ci wszyscy, którzy zostali z tym samym jak gdyby działaniem w sposób analogiczny pokrzywdzeni, więc podejrzewam, że tych osób, które będą przeciwko rządowi występować z uwagi na to, że rząd naruszył prawa i doprowadził ich do praktycznego bankructwa, no będzie dużo więcej. No i to jest pierwsza grupa, bo w następnym tygodniu idą dyskoteki, kluby, potem ustawia się w kolejce gastronomia, place zabaw dla dzieci, być może wyciągi. Także tych ludzi, którzy po prostu czują się oszukani, bo płacili podatki, liczyli na pomoc państwa, a państwo po pierwsze im nie pomogło, a po drugie nie chciało w ogóle podjąć żadnej decyzji, no a po trzecie naruszyło prawo, bo prawo mówi jasno, że jeżeli jest katastrofa naturalna, a to była zaraza, no to jest stan klęski żywiołowej. Wtedy można ograniczyć prawa człowieka, można ograniczyć działalność gospodarczą, ale trzeba wypłacać odszkodowanie z ustawy. Nie trzeba iść do sądu. To się robi poprzez tryb administracyjny. I tak działa państwo, które no jest partnerem dla obywatela. Tutaj nie mamy partnera, tylko mamy uciekiniera przed obywatelem. No tak, no wszyscy zresztą od marca zadają chyba sobie to pytanie, dlaczego rząd nie podjął takiej, a nie innej decyzji, czyli chociażby stanu klęski żywiołowej na przykład nie ogłosił, gdzie wtedy to wsparcie, tak jak pan powiedział, byłoby kwestią naturalną. No wtedy to była pewnie sprawa dotycząca wyborów i innych kwestii politycznych, ale zostawiając to. W poniedziałek w Karpaczu między innymi 100 hoteli się otwiera. To jeden z takich, ja wiem, że pewnie pan nie lubi tego sformułowania, ale tak to zostało gdzieś tam ochrzczone, buntu przedsiębiorców. Dzisiaj Rzeczpospolita też o tym pisze, że przedsiębiorcy mimo tarczy protestują, no i otwierają swoje firmy. Jak oni powinni się zachowywać, jeżeli na przykład do takiej firmy, do takiej restauracji, do takiej dyskoteki, do takiego hotelu wejdzie policja albo wejdzie sanepid? Znaczy pani powiedziała, że ja nie lubię to określenia. To jest typowy przykład posłuszeństwa nieposłuszeństwa obywatelskiego, coś, co przed laty wymyślił Henry Thoreau, czyli w momencie, kiedy obywatel widzi, że państwo postępuje w sposób niezgodny z prawem, niezgodny z moralnością, buntuje się i ci przedsiębiorcy po prostu dostrzegli, że państwo naruszyło konstytucję, państwo o nich nie dba i oni się buntują. I teraz mamy dwie kwestie. Kwestia prawa i kwestia moralności. No z punktu widzenia moralności, no to wszyscy powinniśmy działać dla dobra wspólnego, czyli żeby po prostu przetrwać epidemię.
ale żeby działać dla dobra wspólnego, trzeba móc przeżyć i w tym momencie obywatel, znaczy państwo powinno pomóc tym obywatelom, którzy zostali odcięci od środków do życia. No i w tym momencie ci obywatele się buntują. Z punktu widzenia moralnego, no, staje się sytuacja, kiedy oni nas w jakiś sposób będą narażać. No i to jest strasznie trudne, bo z jednej strony człowiek się tego boi, z drugiej strony rozumie, dlaczego oni tak postępują. No i co się będzie działo? No przede wszystkim premier Gowin zagroził, że osoby, które naruszą te zakazy, będą odcięci od tarczy, dlatego, bo te ewentualne tarcze przydziela prezes Funduszu Rozwoju i tam jest taki, w mojej ocenie, konstytucyjny przepis, który mówi, że jeżeli działalność jakiej firmy wywołuje wątpliwość, to tej pomocy można nie przyznać. No i to jest przepis niekonstytucyjny, dlatego, bo mówimy o pomocy publicznej, a mamy niejawne kryteria, kto z tej pomocy publicznej może korzystać, kto nie. I w tym momencie państwo zaczyna sobie dzielić obywateli na tych, którzy jej się podobają i którzy mu się nie podobają. No i premier Gowin powiedział, że ci, którzy nie podobają się państwu, będą karani przez odmowę tej pomocy, czyli już mamy kolosalny skandal. No ale podejrzewam, że na tych ludzi zostaną natychmiast napuszczone siły policji, które będą dawały mandaty, i siły sanepidu, które będą również ich karały dosyć poważnymi grzywnami. No i teraz dochodzimy do sedna sprawy, bo z punktu widzenia prawnego te ograniczenia, które nałożyło państwo, są nieważne, bo one zostały nałożone w sposób sprzeczny z konstytucją. Konstytucja mówi, że nie można całkowicie pozbawić człowieka możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a można tylko i wyłącznie ograniczyć cudzą działalność gospodarczą w formie ustawy. No a beztrosko pan premier i jego koledzy z rządu zamiast ustawy zrobili to rozporządzeniem, czyli naruszyli konstytucję. No i teraz w momencie, kiedy dojdzie do sytuacji, że ktoś chce tym przedsiębiorcom wręczyć mandat, oni oczywiście będą odmawiać, no bo są ludźmi świadomymi prawa w przeciwieństwie do rządu. Będą kierowane prawdopodobnie wnioski do sądu, no i sąd będzie poprzez rozproszoną kontrolę konstytucyjną, do czego jest uprawniony, badał, czy te osoby mogą być ukarane, czy nie. No i jeżeli będziemy mieli niezawisłe sądy, no to te sądy będą mówiły, nie ma podstawy do nałożenia mandatu, bo te ograniczenia są niezgodne z prawem. Jeżeli sądy staną się tubą władzy, no to ci przedsiębiorcy będą ukarani. Czyli tak naprawdę będziemy mieli najlepszy test, czy ta próba przejęcia przez władze sądów, pozbawienie ich samodzielności, niezależności została zakończona, czy nie. Jeżeli mamy wolne sądy, to ci obywatele obronią się przed bezprawną władzą. Natomiast powstanie problem, że to będzie kosztem nas wszystkich, no bo znowuż to prawdopodobnie to zagrożenie epidemiologiczne wzrośnie. I zastanawiam się, jak do tej kwestii ma się projekt, o którym już słyszymy od kilku dni, dotyczący mandatów właśnie, że nie będzie można odmówić przyjęcia takiego mandatu, co też odetnie jakąś formę drogi walki o swoje prawa takich przedsiębiorców. Znaczy będą musieli przyjąć mandat albo, będą musieli po prostu przyjąć mandat, prawda? To jest bardzo proste, bo to jest działanie zaplanowane. Kiedy władza zorientowała się, że na bezprawie jej obywatel może odpowiedzieć odwołaniem się do sądu i to tą walkę wygrywa, no bo nagle sądy mówią, że to władza jest winna, bo władza naruszyła prawo w okresie tworzenia go, no to rząd postanowił zmienić reguły i doprowadza do sytuacji, kiedy jak gdyby obywatel karany nie ma możliwości powiedzieć sprawdzam, idziemy do sądu. Od obywatela, który jest ukarany, natychmiast można ściągnąć te daniny na rzecz państwa. On nie ma możliwości odmówić, może się co najwyżej odwołać. Czyli jest pozbawiony pieniędzy poprzez to, że tą karę się na niego nakłada. On musi wszcząć całą inicjatywę i on musi przejąć tutaj
całe te działanie dowodowe, czyli on musi wykazać, że władza nie miała racji, czyli mamy do czynienia z kolejnym ograniczeniem praw człowieka, mamy do czynienia z kolejnym niekonstytucyjnym przepisem. No w ten sposób tworzy się tak naprawdę państwo dyktatury, bo jeżeli państwo uważa, że coś jest dla niego niewygodne w sporze z obywatelem, jeżeli samo narusza reguły i chce nie pozwolić przeciwnikowi, czyli obywatelowi, no bo mamy sytuację, że w tej chwili jest państwo kontra obywatel, czyli obywatel jest przeciwnikiem państwa. Jeżeli ten obywatel nie może się bronić, no to nakłada na niego kolejne restrykcje, no i tworzy się dyktaturę. W ten sposób odpadają te wszystkie gwarancje, które wynikają po pierwsze z konstytucji, po drugie odpada gwarancja, że obywatel ma ochronę przed państwem, a taką ochroną są niezależne, niezawisłe sądy, w których on znajdzie ratunek, które rozstrzygną i to rozstrzygnięcie jest dla państwa wiążące. Państwo przejęło sądy, przejęło nadzór nad nimi i jak gdyby bronią się pewne przyczółki, natomiast władza została przejęta przez osoby narzucone i tak jak nie straciła jak gdyby te walory sądu, czy niezawisłości, niezależności, najpierw Trybunał Konstytucyjny, jak stwierdzono, że izby dyscyplinarne Sądu Najwyższego nie są sądami, bo nie mają organu tego elementu właśnie niezależności, no tak próbuje się po prostu opanować kolejne sądy powszechne, ale na szczęście wiele sądów broni się, wydaje wyroki sprzeczne z oczekiwaniami władzy, no i między innymi ten sąd w Opolu, ale nie tylko, stwierdziły jasno, że te wszystkie ograniczenia były sprzeczne z konstytucją i nakładanie mandatów na podstawie prawa, które jest sprzeczne z konstytucją, nie wywołuje skutków prawnych. No tak jak pan mówi słusznie, na szczęście są jeszcze sądy, które wydają takie, a nie inne decyzje, czyli po prostu zgodne z prawem, no ale to nie podoba się władzy i stąd takie, a nie inne propozycje ustawy dotyczące chociażby mandatu. To co by pan, to jest jeszcze gdybanie, ale no wiele na to wskazuje, że takie przepisy wejdą w życie. To co by pan polecał tym osobom, jak się zachowywać i co robić przy po zmianie tego prawa i przy nałożeniu mandatu, kiedy tak naprawdę odmówić przyjęcia nie będziemy mogli, chociażby za to, że nie wiem, przejdę na czerwonym świetle na pasach, no i pan policjant stwierdzi, że wydaje mi mandat, a ja mówię, że wcale nie, bo przeszłam na zielonym. I to jest słowo przeciwko słowu i ja nie mam tak naprawdę żadnej możliwości. Jak się zachować i co zrobić w takiej sytuacji? Ja radziłem, jak się zachować w zeszłym roku. To znaczy mówiłem, że nie można oddawać głosu na ugrupowania, które są autorytarne, które naruszają prawo i które chcą pozbawić obywatela jego praw. I jak gdyby wielu prawników wskazywało, że poprzednie 4 lata to było właśnie pozbawianie obywatela gwarancji. Nikt w to nie wierzył i nagle rzeczywistość powiedziała, sprawdzam, mamy pandemię, mamy sytuację, kiedy rzeczywiście nasz los zależy od sądów i okazało się, że to wszystko, co mówili prawnicy, staje się prawdą. Po prostu państwo stało się agresorem wobec obywatela, no i można powiedzieć troszeczkę mądry Polak po szkodzie, no ale przede wszystkim musimy pamiętać, że mamy szansę przed państwem, mamy szansę przed funkcjonariuszami się obronić. I dopóki mamy niezawisłe, wolne sądy, no to możemy szukać tam sprawiedliwości. Więc jeżeli od jakiejś decyzji, którą uważamy za niesprawiedliwą, niesłuszną, mamy możliwość odwoływania się, to musimy się od niej odwoływać. W tej chwili obowiązuje prawo, że mandatu można nie przyjąć. Czyli jeżeli uważamy, że stan faktyczny jest inny niż przedstawia organ, który ten mandat chce nałożyć, albo uważamy, że organ opiera się na podstawie przepisu, który został uchwalony w sposób sprzeczny z konstytucją, to możemy powiedzieć, nie przyjmujemy i na dzień dzisiejszy to ten organ musi wystąpić do sądu. Jeżeli to jest sanepid, no to sanepid wymierza taką karę. My się od tego i w tym momencie, jeżeli to jest mandat przez policję,
to w tym momencie sprawa toczy się w sądzie i to oni muszą nam dowieść winę. My możemy się bronić. Jeżeli to jest kara sanepidu, no to jeżeli sanepid na nas nałoży karę, od tego możemy się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i możemy w przypadku tym, o którym mówimy, czyli tych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, mówić, że tych ograniczeń nie ma, bo ustawa, która, znaczy akt prawny, czyli rozporządzenie, które na nas nałożył te ograniczenia, jest niezgodne z konstytucją. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Jacek Dibła był dzisiaj razem z nami. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.